Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat cywilizacji starożytnych. Chcę poruszyć temat Anunnakis. Dlaczego oni byli tacy potężni? Dlaczego oni mieli taką energię? Dlaczego kontrolowali ludzkie istoty? Podawali tym istotom kody? Dlaczego tak się działo? Ponieważ Anunnakis przejmują ciała subtelne ludzi z naszej planety, kodują odpowiednio te ciała subtelne i w ten sposób kontrolują poszczególne jednostki. I tak to się po prostu dzieje, drodzy kochani. W kopalni złota w dawnych czasach właśnie pracowali ludzie z tej cywilizacji jako niewolnicy. Nie musieli mieć kajdanek na rękach, nie musieli mieć jakichś sznurów pozakładanych na szyję. Po prostu były założone odpowiednie lasy astralne, założone odpowiednie kody i te kody powodowały, że Anunnacy po prostu kontrolowali ludzi z tej cywilizacji przy wydobyciu minerałów, czy to złota, czy jakiegokolwiek innego minerału właśnie z kopalni, które były niejednokrotnie pod powierzchnią Ziemi. I tak to się, drodzy kochani, odbywało. Od wieki wieków Anunnacy dominowali w tej cywilizacji, ponieważ Anunnacy mieli wiedzę. Mieli wiedzę na zakładaniu lasa astralnego, mieli na wiedzę na przejęciu ciał, o przejęciu ciał subtelnych, mieli wiedzę o przejęciu ciał eterycznych. Jeżeli nie chcieli, żeby ktoś miał rodzinę, żeby ktoś nie założył rodziny, po prostu przejmowali ciała eteryczne danej osoby i już ta osoba po prostu do końca życia nie mogła mieć rodziny, nie mogła mieć dzieci, nie mogła mieć żony. Po prostu tak to wyglądało. Jak również praca, ciężka praca, wielokrotnie wielogodzinna praca w kopalniach złota odbywała się właśnie też pod wpływem kontroli mentalnej. Te istoty posiadały bardzo silną energię, mentalną, a wiązał się z tym, że przejmowali dużą energię ze swoich ofiar, czyli ze swoich niewolników, ponieważ jeżeli podłączył się do danej jednostki, pobrał ciała eteryczne, pobrał ciała subtelne, automatycznie ten Anunnaki pobierał energię ze swoich niewolników. Mógł manipulować tą energią w jedną stronę czy w drugą stronę, ale po prostu ci niewolnicy już byli jakby pod jego władaniem. Swoimi myślami taki Anunnaki mógł po prostu kontrolować swoich niewolników w swojej kopalni. Nie potrzebował do tego jakiegoś radia, czy jakiegoś walkie-talkie, czy coś takiego, tylko po prostu on już mentalnie podawał odpowiednie impulsy swoim umysłem i kontrolował te jednostki, które pracują w danej kopalni. I przy piramidach, przy budowie piramid było to samo, dokładnie to samo. Ci ludzie tam byli kontrolowani odpowiednimi zaklęciami. To ja bym powiedział to w języku Indii, to by była taka jakby mantra, która zaklęcie takie, które zostało wypowiadane i po prostu ci ludzie dzięki tym energiom, które były w tej mantrze, w tej modlitwie specjalnej, to dzięki tym mantrom ludzie po prostu pracowali o wiele wydajniej. Były też mantry, żeby potroić siłę u ludzi, powiększyć siłę fizyczną. Po prostu Anunnacy kontrolowali tą energię i dzięki swoim siłom mistycznym, dzięki tej energii mentalnej, którą posiadali, mogli robić rzeczy, które normalny człowiek nie mógłby dokonać. Także jeszcze raz chciałbym podkreślić, że piramidy i takie wielkie budowle, które widzicie w Egipcie, właśnie były budowane przez Anunnakis, a dokładnie przez niewolników, którzy pracowali dla Anunnakis. Niektóre piramidy mają wiele, wiele tysięcy lat. Tam jest Sfinks, również Sfinks ma około 20 tysięcy lat. Pod Sfinksem, jak już wspomniałem wcześniej, jest na głębokości 50 metrów jest biblioteka, gdzie jeszcze ta biblioteka nie jest odkryta, jeszcze jest cały czas pod ziemią. Tam są odpowiednie maszyny, które posiadają odpowiednią technologię, mogą przemieszczać się w powietrzu, tak jak nasze, podobnie jak nasze samoloty, tyle że po prostu działają na innym zasadzie. Również tam jest obszerna biblioteka. Odpowiednia literatura, właśnie za czasów Atlantów, właśnie to było tak jakby centrum kultury właśnie w tej strefie i ta biblioteka tam się zachowała. Również istnieją takie sarkofagi, które są w środku puste, nie ma tam po prostu nic. Te sarkofagi służyły do odnawiania się ciała fizycznego, tam się regenerowało po prostu ciało, które już było zużyte i jak sarkofag się otwierał, ciało już po prostu było odmłodzone.
Do tego właśnie służyły te sarkofagi, które tam są pod ziemią. Oczywiście ludzie w dzisiejszych czasach nie wiedzą o tym, nie wiedzą, do czego są te puste sarkofagi. Te sarkofagi służyły dzięki odpowiednim kryształom do odmładzania naszego ciała, naszych struktur DNA, naszych komórek. To służyło właśnie do tego, drodzy kochani. To by było na tyle. Chciałem właśnie wspomnieć trochę o tych systemach, co mieli Anunnacy do kontroli mentalnej nad ludźmi i do morderczej pracy nieraz, do której byli zmuszani właśnie ludzie z tej cywilizacji. Właśnie pracowali na Anunnakich. Także dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz pozdrawiam. Zapraszam do naszego linku pod YouTube'em i do widzenia.